Witajcie, tu stacja Ateizm. Nie było nas przez 2 tygodnie. No, niestety, sami wiecie, co panuje w powietrzu, ale już jest wszystko w porządku, działamy dalej. Więc minęła niedziela, godzina 18. Witamy was na stacji Ateizm. Ja nazywam się Adrian Bielak, będę dzisiaj waszym prowadzącym, a dzisiejszym gościem jest nowa osoba, nowy członek stacji Ateizm. Powitajmy Marcina. Witam cię, Adrianie. Z tej strony Marcin Faust Gutowski. Witam, Marcinie. A kim jesteśmy? No jesteśmy stacją Ateizm. Prowadzimy dialog na temat wiary każdego typu. Wspieramy dyskryminowanych ateistów. Popieramy rozdział Kościoła od państwa. A najbardziej interesuje nas to, w co wierzycie i dlaczego. Dzwońcie do nas. Ale zanim przejdziemy do telefonów, oczywiście możecie już dzwonić, wszystkie 5 linii jest otwartych. Nasz numer to 71 723 0575. Chciałem nawiązać do tego, o czym było pod koniec poprzedniego odcinka, czyli o moim małym śledztwie dziennikarskim dotyczącym zabójstwa księdza w Parku Siedleckim. Wrócimy do tematu, nie martwcie się, to was nie ominie. Niemniej dzisiejszy wstęp przygotował dla nas Marcin. I tak jak już mówiłem, możecie już teraz dzwonić. Zaraz po krótkim wstępie Marcina będziemy mogli te telefony odebrać. I też tak jak jakieś 3 tygodnie temu mieliśmy okazję testować nową formę call center, gdzie możecie do nas trafić bezpośrednio na antenę, pisząc maila i tam nasz człowiek was pokieruje. Ta forma również działa, więc od was zależy wybór, czy wolicie do nas zadzwonić, czy też napisać maila i połączyć się bezpośrednio poprzez mikrofon i słuchawki w swoim komputerze. A tymczasem, Marcinie, co dla nas przygotowałeś? Okej, dziękuję, Adrianie. Cóż, dzisiaj rozmawiać będziemy o jednym moim zdaniem najciekawszym temacie, który można poruszyć przy rozmowach o religii. Porozmawiamy sobie o sprawiedliwości, ale może zadziwię niektórych z was, nie mam zamiaru dzisiaj stawiać żadnych tez. Chciałbym was tylko prosić, drodzy widzowie, drodzy słuchacze stacji Ateizm, jak i ciebie, Adrianie, żebyśmy na dzisiejszy wieczór przestali być ateistami i założyli, że istnieje trójjedyny Bóg, który posłał swojego Syna po to, aby ten umarł za nasze grzechy, abyśmy my mogli być zbawieni. Krótko mówiąc, żebyśmy my na te 1,5 godziny trwania naszego odcinka przyjęli wiarę chrześcijańską. Tylko tak, przyjmujemy tę wiarę chrześcijańską, ale dalej pozostajemy osobami, które myślą krytycznie. Więc podam kilka faktów, kilka cytatów biblijnych oraz kilka moich przemyśleń, które następnie będę chciał poddać pod dyskusję razem z wami, drodzy widzowie. Wszystkie linie są oczywiście otwarte, możecie dzwonić i dyskutować, a tymczasem zacznijmy. Na początku Ewangelia według świętego Mateusza. I zgromadzą się przed nim wszystkie narody, a on oddzieli jednych ludzi od drugich, jak pasterz oddziela owce od kozłów. Owce postawi po prawej, a kozły po swojej lewej stronie. Wtedy odezwie się król do tych po prawej stronie: pójdźcie, błogosławieni ojca mojego, weźcie w posiadanie królestwo przygotowane wam od założenia świata. I wtedy odezwie się do tych po lewej stronie: idźcie precz ode mnie, przeklęci, w ogień wieczny, przygotowany diabłu i jego aniołom. W tym cytacie moim zdaniem bardzo warto zwrócić uwagę na to, że prezentowana nam wizja sądu ostatecznego, czyli ostatecznego podziału ludzi na zbawionych oraz na potępionych, zawiera w sobie tylko i wyłącznie dwie drogi. Mamy niebo, które jest wiecznym szczęściem, stanem wiecznej ekstazy wynikającej z doświadczania bliskości Boga, chyba tak to najlepiej można ująć. Drugą drogą natomiast jest piekło, które przedstawione jest tutaj jako ogień wieczny. I tak, wiem, że posoborowy Kościół dość mocno odchodzi od tej kary ognia, odstawiania na niej nacisk, aczkolwiek dalej jest to obecne w nauce Kościoła katolickiego, że ten ogień faktycznie tam jest i że piekło to nie do końca tylko i wyłącznie oddalenie od Boga. Dalej, mamy
skoro przyjmujemy wiarę chrześcijańską, to wierzymy, że ta kara jest wieczna albo nagroda. To znaczy, że obie opcje będą trwać przez nieskończoną liczbę momentów od momentu naszej śmierci, czyli de facto przez nieskończoną liczbę momentów, minus te kilka momentów, które spędziliśmy w życiu na ziemi. Skupiłbym się tutaj głównie na piekle, bo jeśli chodzi o roztrząsanie sprawiedliwości, zazwyczaj mówimy o sprawiedliwej albo niesprawiedliwej karze niż nagrodzie, więc chciałbym tutaj poświęcić więcej uwagi tej opcji piekielnej. Chodzi mniej więcej o to, że ludzie są różni. Każdy z nas jest tak właściwie zupełnie osobną kartą, na której zapisane jest coś innego. Każdy z nas popełnia zupełnie różne uczynki, każdy z nas ma zupełnie inny charakter, osobowość. Również to, w co wierzymy, nie do końca zależy tylko i wyłącznie od nas, a jest spowodowane tym, gdzie się urodziliśmy, w jakim miejscu, w jakim czasie. Przez fakt, że ludzie są różni i możemy mieć zarówno seryjnego mordercę, który zamordował z zimną krwią 10 osób i w jego przypadku kara wiecznego ognia nie wydaje się być aż tak niesprawiedliwa, z drugiej strony możemy mieć osobę, która po prostu dokonywała nieczystych czynów w niedzielę albo ogólnie współżyła ze swoim partnerem przed ślubem, i te osoby zgodnie ze sprawiedliwością Bożą, z nauką chrześcijańską, cierpieć mają te same męki. Dlaczego te same? Otóż dlatego, że piekło to jest nieskończona liczba momentów. Więc nawet jeśli przyjęlibyśmy hipotezę kręgów piekielnych, w których natężenie kary jest różne dla każdej osoby, no to i tak w ostatecznym rachunku tego cierpienia odbierzemy tyle samo. Można tutaj podać za przykład chińską torturę wodną, w której skazanego na tortury podstawia się pod źródło kapiącej wody, gdzie kropla wody spada na niego w regularnych odstępach czasu. Po kilku godzinach jedno uderzenie tej kropli wody wywołuje ból porównywalny z uderzeniem młota. Można więc w jedną sekundę uderzyć kogoś młotem, a można na kilka godzin podstawić pod cieknący kran i ostatecznie efekt będzie ten sam, osiągniemy go po prostu w różnym czasie. Więc mnożąc natężenie cierpienia przez długość trwania kary, możemy zobaczyć, jak wiele cierpienia ta kara spowoduje. A skoro kara ma być wieczna, no to cokolwiek razy nieskończoność da nam nieskończoność. Więc tak, moim zdaniem zarówno onaniści, jak i mordercy cierpieć będą te same męki przez wieczność. Ale mamy jeszcze w chrześcijaństwie, to już bardziej nurty takie protestanckie, możliwość zbawienia przez wiarę. I ta hipoteza oparta jest na liście do Efezjan. Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę i to nie jest z was, jest to dar Boga, nie z uczynków, aby nikt się nie chlubił. Jesteśmy bowiem Jego dziełem, stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, które Bóg wcześniej przygotował, abyśmy w nich postępowali. Można więc założyć, zresztą tak protestanci mówią, że tym, co sprawia, że zasługujemy na piekło, jest nasze nieprzyjęcie wiary chrześcijańskiej. I byłoby to całkiem dobre kryterium rozróżniające, kto zasługuje na potępienie, a kto zasługuje na zbawienie, gdyby nie jedna rzecz. Chodzi o dzieci. Według różnych statystyk 15-20% ciąż kończy się poronieniem, zaznaczmy wykrytych ciąż. Dzieci te umierają bez chrztu, bo zgodnie z doktryną katolicką płód w ciele kobiety to jest już pełnoprawne dziecko, które ma swoją duszę. Natomiast według szacunków poronione ciąże, które nie zostały wykryte,
mogą już sięgać nawet 70% wszystkich ciąż. Z tego wynika, że nawet 70% całej ludzkości może umrzeć bez wiary i trafić do limbus puerorum, czyli do tego najwyższego piekielnego kręgu, w którym poddawani są karze oddalenia od Boga, ale jak wcześniej wspomniałem, ta kara jest taka sama jak kara ludzi niżej w tym piekle położonych ze względu na długość jej trwania. Jak lepiej zobrazować to, o czym mówię? Adrianie, mam do ciebie pytanie, czy jesteś zaznajomiony z eksperymentem myślowym, który jest nazywany Gay and Killer Example? Tak, kojarzę ten eksperyment myślowy. Tak, wiesz, że w skrócie chodzi w nim o to, żeby sprowadzić propozycję chrześcijańską do takiego mikroprzykładu, w którym stawiamy dwie osoby, które zgodnie z doktryną chrześcijańską zasłużyły na piekło. Mamy więc seryjnego mordercę, który całe życie był złym człowiekiem, a z drugiej strony mamy mężczyznę, który całe życie był z kolei dobrym człowiekiem. Finansował sierocińce, wspierał bardzo dużo działalności charytatywnej, natomiast jego winą było to, że był gejem i przez 50 lat żył w nieślubnym związku ze swoim partnerem, po czym razem umarli ze starości i trafił do piekła razem z mordercą. Więc to było kilka faktów do przemyśleń dzisiejszych. Chciałbym, żebyśmy wspólnie z wami, drodzy widzowie, dzwońcie do nas, zastanowili się nad tym, czy Bóg, który tworzy taki system, może być nazywanym sprawiedliwym. Bo nawet jeśli to On jest sprawiedliwością, to czy taka sprawiedliwość nie jest przypadkiem gorsza od niesprawiedliwości? Dziękuję. No ja bym tu jeszcze, Marcinie, uzupełnił o jedną rzecz, co zresztą na swoim kanale też poruszałeś w filmie o argumencie geograficznym, bo mówisz w tym momencie o dzieciach, które trafiają bez możliwości chrztu do piekła, a co z ludźmi, którzy urodzili się w takim miejscu, które nie pozwala im nigdy poznać tej religii. Więc one przez całe swoje życie żyjąc, mogąc się nawrócić, mogąc wierzyć, no są skazani na piekło tylko dlatego, że urodzili się tam, gdzie, nie wiem, panuje islam czy hinduizm. Dokładnie. I to jest generalnie ten sam case. I widzę tutaj, że mamy już pierwszego dzwoniącego. Poprosimy w takim razie o rozmowę z Michałem. Halo, halo, Michale, jak nas słyszysz? Halo, halo, witam. Witaj, Michale. Jestem w szoku, że do was tak szybko uda się dodzwonić. Pierwszy raz dzwonię, czasami oglądam. Chciałbym może też zaostrzyć rozmowę. Słucham, pan po lewej stronie. Pan Faust stwierdził na temat seryjnego mordercy i powiedzmy tam onanisty, tak? Onanista, który w czasie czynności dostaje ataku serca, według Boga sprawiedliwego i miłosiernego idzie do piekła, bo umiera popełniając grzech ciężki. A seryjny morderca, jeśli jest chory psychicznie i nieświadomy popełniania grzechu, idzie do nieba, bo nie ponosi kary za popełnione grzechy. Chciałem jeszcze, tutaj mówiliście też o dzieciach, które umierają bez chrztu. To jeszcze, dobre, ten argument może być, ale jest lepszy mam argument. Powiedzmy o ludziach, którzy rodzą się w slumsach, w gettach, gdzie muszą popełniać zbrodnie, przestępstwa, żeby żyć. To też jest jakby ta wielka Boża sprawiedliwość, która daje nam wszystkim porówno i pokazuje, jaki on jest tak bardzo sprawiedliwy. Jak dobrze pamiętam, Fiałkowski też bardzo mądrze powiedział, to mi się wydaje, że on cierpienia zwierząt, które tam choroby też zwierzęta nic nie zrobiły, a ponoszą jakieś tam męki przez Boga miłosiernego. To, o czym mówisz z tymi jedynego. Mękami zwierząt, to jest bardziej argument, przepraszam, że ci przerwę, na miłosierdzie Boga. To niekoniecznie jest kwestia jego sprawiedliwości. Bo jeżeli który choruje na pewną chorobę, a drugiego liska, który jest zdrowy, a mieszka sobie obok siebie w lasku, no to nie wiem, czy to nie jest sprawiedliwość.
Jak Bóg wybiera, że ten lisek zachoruje, a ten nie? Albo ten lisek padnie w myśli, albo w ten nie. No to też myślę, że jakby sprawiedliwość Boża tak. jest tutaj. Dokładnie. Myślę, że największą sprawiedliwością Bożą jest, jeśli jego sługi dotykają bezbronne dzieci. To też jest Boża sprawiedliwość wielka. Amen. Pozdrawiam wszystkich i naprawdę jestem w szoku, że tak szybko można dawać się dodzwonić. No akurat strzeliłeś się w to okienko, kiedy wszystkie linie były wolne. Czasami zdarza się, że są wszystkie zajęte. I jeszcze jedna, jeśli ma możliwość, tak, pana Fiłkowskiego pozdrawiam, za mój idol. Naprawdę szkoda, że rzadko tutaj jest. Tak, na pewno fan klub Karola jest tutaj wysoki wśród widzów stacji Ateizmu. Tak, tak. Nie tylko wśród widzów, dodam. Dobra, dzięki panowie. Dzięki Słuchaj. Również. Dziękuję bardzo, Michale. Dzwonię jeszcze, do usłyszenia. Tak, jak widzicie, dość łatwo się do nas dodzwonić, zwłaszcza kiedy te linie jeszcze nie są zajęte. W tej chwili mamy 4 linie wolne. Powtórzę może numer 71-723-0575 i nie wspomniałem o tym, jaki jest ten nasz adres mailowy. Wspomniałem, że można do nas pisać, żeby dostać się bezpośrednio na antenę. Nasz mail to jest kontakt@ateizm.pl i pod tego maila można się zgłosić i wtedy nasz człowiek tam się z wami skontaktuje, powie wam co i jak, żeby dostać się bezpośrednio na antenę. O, w tej tak. chwili nawet widzę, wszystkie linie są wolne, więc śmiało można dzwonić. Korzystając z okazji, że wszystkie linie są wolne, ja tu chciałbym jeszcze nawiązać do tego argumentu z cierpienia zwierząt. Uważam, że tutaj Michał miał rację, mówiąc, że można ten argument podpiąć pod sprawiedliwość Bożą, dlatego że Bóg, tworząc zwierzęta jako istoty, które czują i są na pewnym etapie samoświadome, w skali inteligencji, z tego co pamiętam, delfiny są tylko jeden poziom niżej od nas, ludzi, i czytałem no, nawet... No nie, taki... są 4 poziomy niżej. A, 4? Ale... A, dobra. Znaczy jest coś takiego jak intencjonalność i człowiek dochodzi zazwyczaj do 5 poziomu, bardziej inteligentni do 6, delfiny są na 2. A, no, bo... No, większość zwierząt w ogóle nie jest na żadnym. Nie zawierzałbym temu, ale nawet czytałem, że gdyby delfiny były stworzeniami lądowymi, to wytworzyłyby cywilizację, bo miałyby okazję wykształcić przeciwstawne kciuki. Więc jeśli bardzo Bóg... możliwe. Tak, więc nawet jeśli... Więc Bóg, tworząc zwierzęta, które są na pewnym poziomie samoświadome, niżej od nas, ale jednak, są zdolne do odczuwania emocji oraz stanów takich jak ból czy cierpienie, jeśli on je skazuje na cierpienie i tworzy je w ten sposób, aby zjadały się nawzajem żywcem, żeby zapewnić sobie przetrwanie, to zgadzam się z tobą, że jest to argument przeciwko miłosierdziu Bożemu, ale w pewnym stopniu na pewno jest też to argument przeciwko sprawiedliwości Bożej. Znaczy no tak, bo byłby to czysty argument przeciwko miłosierdziu, gdyby tak się działo z każdym jednym egzemplarzem zwierzęcia. Tak. Kiedy jest to zróżnicowane, to wiadomo, jest to niesprawiedliwe. Widzę, że mamy kolejnego dzwoniącego. Poprosiłbym o połączenie z Jackiem z Warszawy. Halo, Jacku, słyszysz nas? Jarku, tak słyszę. Jarku, przepraszam, przekręciłem mnie. Jesteś na wizji, Jarku, słuchamy, z czym do nas dzwonisz? Słuchaj, no oglądam waszą stację od dosyć długa, tylko dosyć długo, tylko tak wiesz, wybiórczo, nie po kolei i tak dalej. Dzisiaj też nie oglądam waszego odcinka, obejrzę, mam nadzieję, za chwilę, czy tam jutro. Tak, jak najbardziej będzie zapis tego live'a, jak najbardziej zawsze jest. Tak, oglądam na YouTubie po prostu i jestem... Powiem szczerze, że miałem nadzieję, że dodzwonię się do Karola Fijałkowskiego. Zapisałem wasz numer. Ale generalnie moje pytanie jest takie. Słuchajcie, wytłumaczcie mi to, na czym... Nie oglądam teraz audycji, więc może moje pytanie będzie tak z dupy, że tak powiem. Przepraszam za określenie. No niestety jesteśmy live, więc nie możemy tego wypikać. Ale no, słuchamy. No, chyba nie jest najgorsze określenie, można by było powiedzieć. Chodzi mi, wiesz, o taką, słuchajcie, o taką kwestię,
Ja wielokrotnie próbuję rozmawiać z osobami wierzącymi, rozmawiać na temat absolutu i tak dalej, wiesz, i oni mi tłumaczą coś takiego, że wiesz, jest jakiś byt, jest coś, jest coś, jest coś, bo ja w to wierzę, nie? I zadaję im pytanie, a gdybyś nie wierzył, to co? I wiesz, tu jest konsternacja i oni nie potrafią mi na to odpowiedzieć. Jak wy byście do tego podeszli? Jarku, tak tylko, żeby sprecyzować. Rozumiem, że argumentem za istnieniem Boga jest to, że teiści, z którymi rozmawiasz, w Niego wierzą, tak? I to jest dla nich argument za Jego istnieniem, tak? Tak, tak, ale on jest taki, wiesz, sam w sobie jakiś ugruntowany, nie wiadomo skąd, nie potrafią wyimplikować go, wiesz, nie potrafią go wyłonić z siebie po prostu, to jest. Rozumiem, dobrze, Jarku, więc skoro dla tych teistów dowodem na to, że coś istnieje, jest to, że po prostu się w to wierzy, to następnym razem taki, może taki trochę humorystyczny pomysł ode mnie, ale powiedz, że ty w takim razie wierzysz w pingwina zjadacza bogów i że ten pingwin zjadacz bogów zjada wszystkich bogów. Więc skoro ty w niego wierzysz, to on istnieje i on właśnie zjadł ich boga. Dziękuję. A ja myślę, że tu trzeba było ugryźć to od innej strony, bo tak jak wspomniałeś, jeżeli zadałeś pytanie, a co jeżeli byś nie wierzył, to czy ten Bóg nadal by istniał? Coś takiego, to co właśnie zrobiłeś, nazywa się potocznie epistemologią uliczną, czyli polega to na tym, żeby dojść do sedna problemu, czy faktycznie oni uważają, że ten Bóg istnieje dlatego, że w niego wierzą, a gdyby tego nie było, czy nadal by tak uważali? I w ten sposób można często dojść do zupełnie nieuświadomionego innego powodu. Bo na przykład oni mogą mówić, że on istnieje dlatego, że w niego wierzą, a może tak naprawdę wierzą w to, że on istnieje, bo to im sprawia komfort psychiczny czy coś tego typu. Czy potrzebują jakichś zasad moralnych, a no, ten Bóg im takie zasady daje. Warto by było podrążyć, dojść do tego konkretnego powodu. No tak, ale wiemy wszyscy tutaj w tej audycji i tak dalej, że zasady moralne istnieją poza istnieniem Boga, tak? No, mamy tego świadomość, prawda? No, nie każdy ma tego świadomość. Nie każdy ma tego świadomość, nie każdy w to wierzy. Aczkolwiek są poza teistyczne. Ja unikam sformułowania wierzy. Ja bardziej uważam. Używam sformułowania wiem, dowiedziałem się, jestem czegoś pewien. Jakoś uwiera mnie sformułowanie wierzę. Nie wiem, może jestem jakimś ortodoksyjnym. Ja tu, Jarku, uśmiecham się pod nosem, kiedy ty mówisz, że preferujesz sformułowanie jestem pewien nad tym, że wierzę, bo ja mam wręcz przeciwnie, jestem nihilistą. Ja daleki jestem od używania słów jestem pewien, wiem. Czy słowa nawet prawda. Ja bym tu jednak się obracał w ramach preferencji, w ramach świadomości poszczególnych jednostek, a niekoniecznie praw objawionych jakichś istniejących zależnych. Nie masz wrażenia, że wiara jest czymś takim, czymś w rodzaju eufemistycznym, wiesz, w tym rozumieniu, że nie jest precyzyjna, tak? Nie pokazuje sedna sprawy, tak? No tak jak rozmawiamy w tej chwili o Bogu, wiesz, no ja czy ty, tak myślę, uważamy, że Boga nie ma, tak? Ktoś tam uważa, że jest. Nawet nie byłbym są to dość precyzyjne pojęcia. Nawet nie byłbym aż tak, że tak powiem, nie wybiegałbym aż tak daleko, żeby powiedzieć, że Boga nie ma, no bo nie masz na to dowodu, tu eksperyment zwany czajniczkiem Russella na przykład może cię zainteresować. Ale ograniczyłbym się do tego, że nie istnieją żadne uzasadnione powody, aby w Boga wierzyć, aby uważać, że istnieje. Tak. A jeżeli nie mam takich powodów, nie muszę utrzymywać takiego wierzenia po prostu. A tak, czy jego nie ma, mnie w ogóle nie interesuje. Jeśli nie wysuwasz po prostu... Ale uważacie, że mój sposób...
przepraszam, uważacie, że mój sposób podejścia do tematu, że chciałbym wiedzieć, jeżeli nawet nie wiem, to jest złe podejście? Nie. Powiem ci tak, to jest podejście nawet ciekawe, tylko z doświadczenia ci powiem, że to podejście prowadzi do frustracji, bo ostatecznie gdzieś dochodzisz do ściany, że już czegoś nie jesteś w stanie wiedzieć w żaden sposób, no a ty nadal byś chciał. Albo nie jestem w stanie zbadać. Po prostu brakuje mi czasu, brakuje mi energii i tak dalej. Tak. To prowadzi do frustracji w pewnym sensie. Masz rację. Na jakimś etapie i tak trzeba sobie w końcu odpuścić, niestety. Zauważyłbym tylko, Adrianie, że my nie wiemy, czy nie można czegoś wiedzieć. My po prostu nie dowiedzieliśmy się jeszcze niczego. Więc tutaj też upatrywałbym nadzieję dla naszego dzwoniącego Jarka, że jeśli on chce dążyć do prawdy i dążyć do uzyskania jakiejś wiedzy pewnej, to jak najbardziej, każdy ma w życiu swój własny cel i jeśli taki jest cel Jarka, żeby dowiedzieć się czegoś na pewno, to ja uważam, że jest to bardzo dobry życiowy cel, nie wiem jak ty. No myślę, że jest to na pewno ciekawe podejście. I przepraszam Jarku, że będę chciał zakończyć już to połączenie, bo mamy kolejnych dzwoniących dzisiaj, dopisuje nam. Dzwoń następnym razem, może trafisz na Karola. Nie, z całym szacunkiem za panów, bardzo fajnie się rozmawiało i dziękuję bardzo za tą rozmowę. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy również i poprosimy o linię numer 3. Do usłyszenia, trzymajcie się. Dzięki, do usłyszenia. Poprosimy o linię numer 3. Halo, halo, słyszymy się? Tak, słyszymy. Witamy. Tym razem już nie przekręcę imienia, dzwoni do nas Jacek z Gdańska. Jesteś, Jacku, na wizji. Tutaj dostałem notatkę, że chciałbyś się odnieść do tematu sprawiedliwości, o którym Marcin mówił dzisiaj. No, ja chciałem jeszcze jeden kamyczek wrzucić do ogródka, a mianowicie taki, słuchaj, że jeszcze trzeba by zrobić podział na tych, na czasy, w których ludzie żyli, bo inne ogólnie grzechy i inne zasady były 1000 lat przed Jezusem, inne za Jezusa, inne są zupełnie teraz i być może na przykład temu onaniście za 10-20 lat Kościół wyznaczy, że takiego grzechu nie ma i wtedy on już nie będzie szedł do piekła. Także ci wszyscy, którzy idą do nieba albo do piekła, to jeszcze Bóg będzie musiał im powiedzieć, że ty żyłeś w tym czasie, ja wtedy takie zasady wyznaczyłem, czy Kościół, a tobie się ślizgnęło, bo żyłeś 100 lat później i zasady były inne. Także tutaj na to chciałbym zwrócić uwagę. A druga rzecz, bo też często oglądam, żeby tak nie być w bańce informacyjnej, program Szymon Mówi albo Wojna Idei. No lubię go, fajnie ogólnie, wiele rzeczy i no i fajny też sposób, potrafi taką rzucić inną perspektywę na niektóre rzeczy. I generalnie jednym z takich argumentów, które taki trochę do mnie ogólnie trafia, bo sam jestem ateistą, ale jeden z takich argumentów do mnie trafia, że Bóg zawsze robił wszystko, co mógł w danym czasie, czyli na przykład no nie wiem, za czasów Abrahama, jak istniał kodeks Murabiego, oko za oko, ząb za ząb, a na przykład w tamtym czasie gdzieś tam poleciano trochę do przodu, że już po prostu te kary były troszeczkę mniej drastyczne, no to już był postęp. Albo, nie wiem, teraz jestem trochę taki zdenerwowany i nie potrafię konkretnych przykładów wyciągnąć, ale no jest ich ogólnie tam trochę. W każdym bądź razie to, że Bóg musi się starać, musi się dopasowywać, on się też cieszy i wszyscy się cieszą, że w danym czasie coś tam, nieukamieniowanie na przykład, czy jeżeli chodzi o niewolników, jakieś takie sprawy udało się zrobić, udało się przepchnąć, a
tak jakby no właśnie ta sprawiedliwość jest taka, że niewybaczalne są niektóre rzeczy, którym człowiekowi też są po prostu, tak samo człowiek nieraz no nawet walczy. Rozumiem, że masz na myśli coś takiego, że ta boska sprawiedliwość nie jest tak jakby uniwersalna, że ona ewoluuje z czasem i jeżeli ludzie mają inne pojęcie o sprawiedliwości, że Bóg może ewoluować, Bóg może ewoluować, uczyć się, robić ogólnie rzeczy, które po prostu poprawiać się, łapać doświadczenia i te wszystkie rzeczy robić, a człowiek na przykład ma narzucone, bo wiadomo, każdy, nawet ten onanista, może też po prostu podjąć decyzję, że już nie chce tego robić i się zmienić, ale jeżeli akurat no, nie zdąży tej decyzji podjąć, no to ma pecha. No tak, tylko generalnie... tutaj nie wiem, na ile to uderza w ten cały temat, no bo ja bym odpowiedział, będąc adwokatem diabła, powiedzmy z pozycji wierzącego, tak, bo ty jako ateista dajesz zarzut, to bym odpowiedział, że okej, w różnych czasach mamy różne poczucie sprawiedliwości, ale nadal za życia tego człowieka on postępuje względem tego kodeksu sprawiedliwości, który obowiązuje w jego czasach. I nie jest to w żaden sposób ujma dla kogoś, kto żył wcześniej lub będzie żył później, że w jego czasach obowiązywały takie zasady. To tak jakbyś na przykład narzekał, że a tam 300 lat temu płacono inne podatki, a muszę płacić takie. To tak. Dostosowujesz się do tego prawa, które obowiązuje obecnie. Ja bym jeszcze chciał dodać odnośnie właśnie... Spotykają się wszyscy w niebie, żyją tam wiecznie i jeden mówi, no ja mogłem to robić i robiłem to, a drugi na przykład mówi, że w moich czasach już tam ogólnie też między tymi ludźmi w ogóle jakie będą nierówności i jeden ogólnie w jakiś tam nawet wcześniejszych czasach. Zakładając, że w ogóle tak to będzie działać, że oni będą rozmawiać na temat swojego życia. Bo weź pod uwagę, że no to właśnie, ma trwać wiecznie. No to po odpowiednio długim czasie i tak zapomnisz. I nie będziesz pamiętał swojego życia, się, które w tej skali trwało chwileczkę. Ktoś to wymyślił. Tak czy siak wydaje mi się, że ktoś to wymyślił i po prostu nie przemyślał wielu różnych aspektów. No i wiadomo, tak już to trzeba przepychać dalej. Tak. No i myślę, że to jest świetne zdanie podsumowania, że to nie zostało wymyślone zbyt uniwersalnie, zbyt dobrze, że da się to w wielu miejscach naprawić. A tymczasem, tak? Czy masz jeszcze coś dodania może? Nie, to pierwszy telefon to wystarczy, może następnym razem. Dobra, dzwoń do nas następnym razem. A tymczasem poprosilibyśmy o linię czwartą, o Sławka z Poznania. W ogóle Marcinie dzisiaj przyciągasz dzwoniących jak szalony, bo bardzo, bardzo dużo w tej chwili, tylko dwie linie wolne, ale dzwoń się, może jeszcze się załapieć. Tak, halo Sławku, jesteśmy? Tak, witam. Sławek tak z Poznania w zasadzie, ale tutaj taka sypialnia Poznania u nas. Rozumiem. Z czym do nas dzwonisz, Sławku? Tak, no tylko powiem szczerze, na żywo jestem pierwszy raz u was tutaj, a ponieważ lubię tematy Boże, rozumiem tak, jak też je wy lubicie, tylko tak trochę z innej perspektywy przynajmniej. Więc mówię, tak i wszystkie razy na Facebooku widziałem hasło ateizm, tutaj stacja, więc mówię, akurat wsiadłem do biurka i mówię, to sobie włączę tu wasz program. Włączyłem, jak z Jarkiem rozmawialiście o różnych sprawach, czyli nie ta rozmowa to teraz była, tylko wcześniej. No i takich mam może kilka takich powiedzmy spostrzeżeń, takich dla mnie też bardzo ważnych co do wiary. Bo tutaj może pierwsza rzecz, chyba Jarek powiedział, że on lubi wiedzieć, jeśli dobrze pamiętam, coś takiego. Tak, coś takiego powiedział. W moim przekonaniu my w ogóle, oczywiście żyjemy z wiedzy, to jest prawda, no, o różnych rzeczach naukowych, nienaukowych i tak dalej. Natomiast uważam, że człowiek żyje też z wiary. Zasadniczo ogólnie mówię teraz, koniecznie z wiary w Boga, to znaczy gdybyśmy nie wierzyli, że wstaniemy z łóżka, pójdziemy do pracy i że jakoś szczęśliwie dojedziemy, pir nas nie rozjedzie. Mówię, to taki podstawowy jakiś fundament wiary w ogóle, który w nas jest. Ludzie nawet takiej wiary czasami nie mają, tak będąc głęboko w depresji, że nawet z łóżka nie wychodzą. Nie? Leżą tam powiedzmy miesiąc czy ileś i potrzebują dosłownej pomocy lekarskiej. Chcę powiedzieć, że my jako ludzie
z natury swojej jesteśmy ludźmi wierzącymi, dlatego że nie posiadamy pełni wiedzy, czyli pewne decyzje w życiu podejmujemy, no na przykład o małżeństwie, przecież nie wiemy, czy to małżeństwo się uda, czy nie uda, tylko wierzymy, że się uda, nie? Tak, dokładnie. Nawet czytałem badania naukowe na ten temat, że właśnie wiara jest stanem domyślnym. To na przykład na dzieciach bardzo dobrze widać, że co rodzic powie, no to dziecko uznaje za fakt, a nie odważa to, że musi to wiedzieć, musi to sprawdzić. No, psychologicznie wiara jest stanem utrzymywania jakiegoś poglądu mimo braku dostatecznej wiedzy, więc tutaj z tobą się jak najbardziej zgadzam, że każdy z nas w coś wierzy, nawet jeśli nie w Boga, to w to, że ja teraz wierzę, że jeśli wyskoczę przez okno, to złamię nogi, bo mieszkam na trzecim piętrze, więc... No właśnie, więc też się rozumiem, że tutaj jakby sprawa jest, mamy zgodność, jedność, że tak powiem, w temacie. Tak. Drugi taki, bo tak podniesie to też tutaj do wypowiedzi Jarka akurat, bo no tak słuchałem, że... Bo też padło takie hasło a propos poszukiwań Boga i frustracji z tym związanej. Też takie tam było coś takiego wrażenie, że to w końcu kończy się frustracją. Chyba tu któryś z was to powiedział nawet właśnie potem, jak Krzysztof, to się kończy frustracją. Tak. I powiem tak też, że akurat czytając Ewangelię całkiem teraz zeszły w tym tygodniu, co mija, jest akurat dzisiaj Ewangelia o błogosławieństwach. Pan Jezus mówi do uczniów swoich, że szczęśliwi jesteście, jak wam ulgają, szczęśliwi jesteście, jak się smucicie. Z kolei biada tym, którzy się teraz cieszą. To jest w ogóle taka bardzo w Kościele skomplikowana Ewangelia w zasadzie, ale muszę powiedzieć, że jakoś wyjątkowe miałem takie jakieś rozeznanie, że a propos frustracji właśnie, bo do tego nawiązuję, że to jest tak, że pytanie na czym, tak powiedzmy porównując teraz nasze życie do drabiny, powiedzmy, nie? I teraz pytanie na czym to życie opieramy? Co jest tą ścianą, podwórką naszego życia? I teraz jak się padło hasło, że poszukiwanie Boga to frustracja, no oczywiście jak, nie wiem, ludzie wjeżdżali na laskę... Znaczy nie powiedziałem, że poszukiwanie Boga to frustracja, tylko że chęć posiadania pełnej wiedzy prowadzi do frustracji. Aha, no tak. Chyba, że tak. To oczywiście bym się zgodził absolutnie z tym. Natomiast tylko, ale a propos tej frustracji życia w ogóle, to tak bym powiedział, że człowiek, który, znaczy tak, jeśli nie mamy wiary w Boga i doświadczenia może przede wszystkim, bo to wiara to tak, z wiarą w Boga sam mogę powiedzieć, w mojej drodze mam już ponad 50 lat, więc różne rzeczy przeżywałem w swoim życiu. Natomiast chcę powiedzieć tylko tyle, jak bardzo ta droga bez Pana Boga jest taka, bym powiedział, jak chodzenie po kruchym lodzie. To znaczy, że jeżeli na przykład, no bo każdy z nas coś pierwszego w życiu swoim ma, jakby stawia na pierwszym miejscu, jakby go zapytać, to może być zdrowie, to może być żona, to może być stacja ateizm, to może być pobożność i tak dalej, że to są rzeczy, które są bardzo takie, powiedziałbym, kruche, nie? To znaczy na przykład dziecko, które kocham, jeśli będzie takim bożkiem moim, czyli na pierwszym miejscu, no to to jest bardzo krucha rzecz, bo życie ludzkie jest kruche generalnie, nie? No może się wydawać, że nie, ale tak de facto jest, jeśli... Ile matek i ojców z powodu śmierci dziecka, że tak powiem, osunęło się w swoim życiu w jakąś tam depresję i tak dalej. Chcę powiedzieć w tej różnicy, jaka jest różnica praktyczna dla człowieka, który wierzy, ale też mówię o doświadczeniu żywego Boga. No teraz jakby, wiadomo, nie to czas może, żeby o tym tutaj już udowadniać, czy teraz, że to doświadczenie mam, ale tak mogę powiedzieć, że mam. Czy powoduje, jeżeli masz jakiś argument, to słuchamy. Sławku, przepraszam, ale... Tak. Rozumiem, że uważasz, że Bóg jest takim pewnym filarem, który zapewnia stabilny cel w życiu, tak? Właśnie chcę powiedzieć, że jeśli to doświadczenie Boga wiecznego, które jest potężniejszy, jak mówi tam w Starym Testamencie są takie słowa, że choćby góry się waliły i ziemia zapadała, moja miłość do ciebie nie ustaje, czy nie ustąpi. I mówię teraz o doświadczeniu realnym teraz, tak? To mówię, oczywiście, z którym się mówię, rozumiem, nie zgadzacie, to jakby ja to oczywiście absolutnie szanuję. Chodzi mi tylko o to, że jeśli to doświadczenie mam nawet, jeżeli oczywiście ja rozumiem, nawet jeśli jest iluzoryczne, tak bym powiedział, no to badania naukowe też mi się to podają, to jasne, ja to rozumiem. To jednak jakieś sytuacje życiowe, które przeżywam bardzo trudne na przykład w moim życiu, nawet ten tydzień właśnie taki był bardzo wyjątkowo trudny, muszę powiedzieć, dla mnie zawodowo, to jakby świadomość, że ja i tak swoje życie, że jakby clue mojego życia leży, to są ważne sprawy te zawodowe, ale one nie są ostatecznie tą ścianą, na której opieram moją drabinę. Nie? Jasne, rozumiem. Kluczowe.
I tutaj akurat też w dzisiejszym psalmach w refrenie było szczęśliwy człowiek, który szuka Boga, nie? Nie ustaje w tym. Po prostu jest wytrwały i szuka, kto szuka, ten znajdzie, nie? To sam Pan Jezus mówił, kto szuka, ten znajdzie, więc, tak. Więc chcę też powiedzieć, że to jest coś autentycznego, no, co jakby przenosi się na kwestię wiary. I może tak jeszcze tylko jedną rzecz powiem a propos właśnie, bo tu też z Jarkiem w rozmowie, Jarek coś takiego powiedział, że to jest skomplikowane, tak już raz nie powtórzę, ale chodziło o to, że ta wiara jest taka skomplikowana trochę, a w sumie tak naprawdę, jeśli chodzi o wiarę chrześcijańską, jest bardzo prosta. Znaczy prosta oczywiście w wyrażeniu, to jasne, to chcę tak do tego podejść. To znaczy, to jest miłość do Boga i szanuj i kochaj bliźniego jak siebie samego. Nie? I to jest właściwie bardzo proste. A propos jeszcze moralności, bo tam było o onanizmie i tak dalej. Jest to w sumie bardzo, oczywiście co do miłości do Boga, no to dłuższa droga, ale co do miłości bliźniego, jeśli chodzi o sprawy moralne, no, jak się odzywam, jak traktuję, jak siebie traktuję, w sumie to jest jak tak szczerze podejdę do tematu i pomyślę nad swoim dniem dzisiejszym w kościele, jak się spotykam msza, to jest powszechna spowiedź, czyli że z myśli, słów i uczynków oraz zaniechania, nie? Czyli ten wymiar moralny jest w gruncie rzeczy prosty, jeśli tylko chcemy szczerości. Z tą szczerością mamy kłopot, może z prawdą. Nie? No, tak jak ja tam tylko... za niskim się chowamy. Tak, to takie trzy rzeczy, które tak powiedziałbym, tak mi się na tym rozumiem. Czyli generalnie podsumowując ten telefon, mówisz, że no w twoim życiu akurat okazało się, że tym najważniejszym filarem był Bóg. I mówisz, że każdy inny filar jest kruchy. Jest. A znaczy jest. Ja nie. Oczywiście jest. Mogę mieć pytanie do Sławkę. A mogę dokończyć swoją myśl? Tylko? Tak, tak. Za chwilę zadasz pytanie. Tak. Ale no, to, że twierdzisz, że akurat ten filar jest taki niezachwiany, że to nie jest kruche, no to jest to tylko wynik twojego doświadczenia, ale nie masz na to żadnych dowodów. Tak samo jak mówisz, że kruche może być życie zbudowane na miłości do dziecka, tak samo krucha może być wiara. Możesz stracić wiarę i twój światopogląd tak samo się rozsypie, jak przy śmierci tego dziecka. Tak. Więc no jest to tylko kwestia zbudowania na jakimś silnej podstawie. Niekoniecznie ta wiara musi być tą podstawą. To tylko w odniesieniu do tego powiem, nie, bo właściwie o to chodzi w miłości Boga, to tylko powiem, że chodzi o miłość. Nie? To znaczy, ja rozumiem, że można małżeństwo potraktować jako rzecz, jak kupno samochodu. Nie? Znaczy, chcę mieć żonę, no bo po prostu będzie mi się wygodniej żyło i coś tam. Nie? Ale można to potraktować oczywiście jako autentyczne dawanie siebie i przyjmowanie drugiej osoby. I teraz to jest kwestia już jednak wiary i nienaukowa kwestia. Nie? I teraz chodzi mi tylko o to, że tak jak mówimy o doświadczeniu Boga, to trochę jest jak z małżeństwem też, takiego prawdziwego, żywej miłości. Nie? Także to tak. Tak? Marcin, miałeś jeszcze jakieś pytanie? Tak, ja bym chciał zapytać ciebie, Sławku, czy uważasz, co jest bardziej trwałe? Twoja miłość do Boga, czy życie ludzkie? W sensie fizycznym życie ludzkie, tak? Rozumiem. To fizyczne, cielesne, bo oczywiście w wierze wierzymy, to wiemy akurat, nie? Że jest ciało ludzkie, fizyczne i też jest to duchowe, dusza, która też przeżywa pewne rzeczywistości, no i przez jakąś tam modlitwę czy inne kwestie duchowe, jakby docieramy do naszego wnętrza. To oczywiście z punktu widzenia takiego podejścia, no absolutnie ciało jest śmiertelne i tyle, co do jakby, chociaż oczywiście chrześcijańscy wierzymy w zmartwychwstanie. Więc w tym pytaniu oczywiście odpowiedź jest, że bardziej wierzę w to życie, w miłość do Boga. To jak absolutnie tak. Jak coś, co jest w ogóle do relacji do Boga, nawet nie miłość, a do relacji. To znaczy, że każdy z nas, bo tu jeszcze takie ciekawe, tak może to powiem, a propos wiary, ale nie w Boga. Tylko takie pytanie się do was trochę, a propos właśnie nawet tego pytania, bo ono jest nawiązuje do tego. Czy wy wierzycie, że człowiek ponosi odpowiedzialność za swoje życie ostatecznie? Czyli jednak po prostu rób ta, co chce ta, nie? Tutaj nie chodzi o to, nie chodzi mi o żadną negację pana Owsiaka, nie? Ale tak pani parafrazując. Przepraszam, że ci przerwę, bo już w tym momencie to jest nowy wątek, na który trochę nie mamy czasu, bo tak spoglądam na zegarek, jeszcze mamy sporo dzwoniących. Jakbyś mógł z tym wątkiem zadzwonić do nas kolejnym razem, to bylibyśmy bardzo wdzięczni. Dobrze. A tymczasem chciałbym porozmawiać jeszcze z innymi osobami, jeżeli się nie obrazisz. Oczywiście. Dzięki za rozmowę.
Pozdrawiam. No, nie, oczywiście. Nie, 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 no, dzisiaj widzę, jesteście bardzo spragnieni rozmowy z nami po tej dwutygodniowej przerwie, bo w tej chwili mamy już tylko jedną linię wolną z pięciu możliwych. Poprosimy o linię numer dwa. Halo, halo, Edyta, czy się słyszymy? Dzień dobry. Tylko sekundkę ciszę. Oczywiście. Dzień dobry, witam. Witam cię, Adrianie. Adyta Stanisławowska. Witam. Witamy. Witam, Marcinie. My się nie znamy z Marcinem. Czy Marcin też jest nihilistą? Tak. Też jestem nihilistą. Aha, no tak, tu przedstawię widzom, no, my się z Edytą znamy, wymieniliśmy, nie wiem, z 70 maili, więc tu jest osoba, no, że tak powiem, którą mam trochę kontakt. Z czym do nas dzwonisz, Edyto? Chciałam cię pozdrowić, miło cię widzieć. A dzięki serdeczne. Weszłam, znasz moje poglądy, jestem osobą najbardziej bieżącą i generalnie, ponieważ jestem byłą ateistką, więc oglądanie dwóch osób, które ma tak jak ty poglądy, uważałam za takie, jakby to powiedzieć, nie wnoszące, że nie ma tej przeciwwagi. Natomiast dzisiaj postanowiłam zobaczyć, posłuchać. No i nie wiem, to też jest chyba ten efekt tego wyjścia z bańki, tylko Szymona. Tak. No, widzę dwóch sympatycznych chłopaków, którzy sobie sympatycznie rozmawiają. To jest niesamowite. Naprawdę. Bardzo się cieszymy, że ci się podoba. Mam takie... Aha, jeszcze zanim pytanie zadam, to ponieważ ja od początku oglądałam, ale rzuciło mi się coś takiego, co powiedziałaś ty, Marcinie, że limbus to, że dzieci bez chrztu idą do piekła, idą do limbusa. To jest, to się nazywa otchłań dzieci, natomiast jest to wieczna szczęśliwość, naturalna szczęśliwość, tak naucza Kościół katolicki, tak jak Eden. Natomiast nie na łonie Trójcy Przenajświętszej. No to myślę, że jeżeli wy nie wierzycie, a posługujecie się nomenklaturą kościelną, porównujecie na przykład tak jakieś pojęcia, no to wydaje mi się, że jest to sprawiedliwe, żeby posługiwać się tym, jak naucza Kościół katolicki. Więc jest to naturalna szczęśliwość, ale faktycznie nie na łonie Trójcy Przenajświętszej. To jest ta pierwsza rzecz, która mi się tak wisiła w oczy, a bardziej w ucho. Następna rzecz, to też chyba ty, Marcinie, powiedziałeś, że Kościół o dzieciach na przykład, czy tam o osobach, które są w innej wierze, prawda, czy tam w islamie, czy gdzieś tam, do których na przykład misjonarz nie dotarł, Kościół tudzież gdzie indziej, nie wiem, amazońskiej puszczy, Kościół katolicki naucza również, że jeżeli jest to niezawinione u danej osoby, jeżeli dąży faktycznie do prawdy, jeśli zachowuje te podstawowe prawa moralne, typu nie zabija i tak dalej, dąży do tej prawdy, to Kościół katolicki naucza, że pomimo swojej na przykład fałszywej wiary może być zbawiona. Także to jest też myślę, że ważne. To też jest tutaj coś, jest o czym Marcin mówił, że tu ta moralność katolicka ewoluowała, bo kiedyś Kościół tak nie twierdził. Tak teraz jest nadzieja przyszłego zbawienia. I jest to powszechnie uznawana koncepcja. Ja tylko się odniosę do otchłani. Czytam fragment Sumy Teologicznej świętego Tomasza z Akwinu. Dlatego żadna inna kara nie należy się za winę pierwotną, jak tylko pozbawienie tego celu, do którego zmierzało odebrane dobro, a do którego to celu sama natura ludzka sama przez się nie zdoła dotrzeć. Dobrem tym jest widzenie Boga, to też właściwą i jedyną karą za grzech pierworodny jest po śmierci brak tego widzenia. Z tego fragmentu wynika, że dzieci w otchłani nie oglądają Boga, a na tym polega przecież kara piekielna. No nie, oni nie mają żadnych mąk, dlatego że nie mają grzechów uczynkowych. Natomiast nie są na łonie Trójcy Przenajświętszej. Możemy oczywiście, tak jak na przykład Matka Boża może nawiedzać, dajmy na to czyściec, to myślę, że jest wielce prawdopodobne, że Matka Boża będzie się opiekować tymi dziećmi. Jak to będzie dokładnie, to oczywiście nie wiemy, natomiast one będą żyły w naturalnej, zawsze
naturalnej szczęśliwości. To tak jakbyście mieli tutaj na ziemi, nie było śmierci, nie było chorób, było po prostu sama szczęśliwość. A to jest jednak różnica niż męki piekielne. To jest zupełnie co innego. I to się zgadza z tym, co Święty Tomasz powiedział w sumie teologicznej. To i jeszcze znaczy, tutaj... Nie było wspominane przez nas o mękach, tylko o tym, że no, będzie to mimo wszystko w nomenklaturze kara, a nie nagroda. Limbus puerorum jest według nauki Kościoła i tym najwyższym kręgiem piekieł, powyżej wszystkich innych kręgów piekieł, których są kary. Ale nie jest to miejsce obok nieba, w czyjściu, gdziekolwiek obok. Jest to miejsce w piekle, gdzie nie ma cierpień. Jest to kara dla tej duszy, mimo wszystko. Wiesz co, to możemy sobie tam nazwać, w zasadzie sama nazwa, tak jakbyś wchodził do jakiegoś miasta, który się nazywa, nie wiem, tam nie ma cierpień, Dokładnie, więc patrzymy na merytorycznie, co tam ma być i jak naucza Kościół katolicki. Nie tworzymy po prostu, ty jako osoba niewierząca i ja jako osoba wierząca, nie tworzymy nic nowego. Tak się zachowują moderniści, tak się zachowują nowe teologie, które tworzą. I to też jest tak ładnie, zgrabnie przeszliśmy do tego, co mówił chyba pan Jacek, ale mogę się mylić, z Gdańska może, który mówił, że Bóg może się uczyć, może się zmieniać i tak dalej. No nie wiem, w co wierzy pan Jacek, jeśli nie mylę imienia, natomiast mówiąc o Kościele katolickim, o Bogu w Trójcy Jedynym, jest to istota doskonała, która nic do siebie, nic nie uczy się, dlatego że jest wszechwiedzący, po prostu to jest osoba doskonała i nie zmienia się, nie ewoluuje, nic nie można dodać do Boga, nic nie można odjąć. To tak dla tego Pana, który po prostu posługuje się bardziej teoriami z herezji modernistycznej i naturalistycznej, gdzie Boga porównuje się po prostu do człowieka. Najczęściej w ten sposób. Może jakieś pytania do byłej ateistki? Znaczy, no ja nie będę miał pytań, no co miałem zapytać, to wymieniliśmy mnóstwo maili w tej sprawie. Chyba, że Marcin coś by chciał wiedzieć. Nie, myślę, że na ten moment żadne pytania mi się nie kształtują, a przynajmniej żadne pytania, nad którymi dyskusja nie trwałaby połowy dnia, więc... Aha. To tyle czasu nie macie na mnie. A ja mam nadzieję, niestety mamy ograniczony czas. Dzięki również za telefon, dzięki za rozmowę. Wielkie. Dziękuję, pozdrawiam. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Do zobaczenia, pa. Do zobaczenia, pa. Myślę, że zdążymy odebrać jeszcze jeden telefon, potem przejdziemy sobie do pytań z czatu, bo już widzę, że prawie dochodzi godzina 19, a dzisiaj mamy ograniczony czas niestety, więc poprosilibyśmy jeszcze o linię numer 1. Halo, halo, Damianie, słyszymy się? Halo, tak, słyszymy się. Witaj, Damianie, z czym do nas dzwonisz? I tak, na początku taka kwestia techniczna, jakbyśmy sobie przerywali, to tutaj nie obrażajcie się, ale jest pewne opóźnienie włączu, więc możemy sobie przerywać. Druga rzecz, że nie rozróżniam przez telefon waszych głosów, więc jakbym się pomylił, to tak mi wybaczcie. Okej. Okay. Adrian z Marcinem z tej strony, w razie gdybyś potrzebował imion. Ja bym chciał się odnieść do tego, co powiedział Marcin na samym początku. Mianowicie Marcin... Na początku powiedział takie bardzo fajne zdanie, żebyś wszyscy ateiści założyli na chwilę, znaczy na chwilę, na to półtorej godziny trwania programu, że istnieje Bóg chrześcijański. A później wyczytał z Biblii pewien werset. I wydaje mi się, że konkluzja była taka, że taki Bóg wydaje się być niesprawiedliwy. Czy dobrze cię zrozumiałem, Marcinie? Ja nie stawiam żadnej hipotezy. Generalnie, jeśli chodzi o moje osobiste zdanie na temat Boga, to uważam, że wszystko zależy od definicji, bo to, czy uważamy, że lepsza jest sprawiedliwość albo niesprawiedliwość, to i tak jest nasza subiektywna ocena. To nie jest tak, że sprawiedliwość jest obiektywnie dobra od niesprawiedliwości, bo jeśli nazwalibyśmy, odpowiadając na twoje pytanie, uważam, że jeśli nazwalibyśmy sprawiedliwym takiego Boga, jaki jest przedstawiony w Biblii, to moim zdaniem lepsza jest niesprawiedliwość. Okej, ale to jest twoje zdanie.
Tak, to jest moje zdanie. Mhm. I jak to się ma do tego, co powiedziałeś chwilę wcześniej? Czyli załóżmy, że Bóg istnieje, czyli jakby przyjmijmy, bo rozumiem, że za tym stała intencja, przyjmijmy sposób widzenia teistów. Czyli że nieważne, co ja myślę, co ja wiem, wierzę, że Bóg jest jednak nade mną i wie lepiej. Mhm. Tak myślą teiści, może tylko nawet bawić, śmieszyć, ale no tak myślą. I rozumiem, że twoją intencją było właśnie wyjście w takie rozmowanie. No to ja przecież w tym momencie swojej idei. Moją ideą było, żebyśmy wszyscy założyli na chwilę, na te półtorej godziny, że wierzymy w Boga chrześcijańskiego, bo po prostu w ten sposób łatwiej jest nam dyskutować na tematy wiary. Wydaje mi się, że bardzo dużo ateistów podczas dyskusji z wierzącymi robi w ten sposób. Wspomniany już tutaj pan Karol Fiałkowski wielokrotnie przyjmował przed założenia strony przeciwnej, jak i na przykład pan Jerzy Bokłażec w swoich debatach. Zdarzało mu się zawieszać pogląd, że Bóg nie istnieje, aby dyskutować o cechach Boga. W ten sposób jest po prostu łatwiej, kiedy stoimy na tym samym gruncie, a nie kiedy nie zgadzamy się ze sobą w fundamentalnych kwestiach. Tu jeszcze się wetnę z takim małym ogłoszeniem. Generalnie dostałem info od ekipy, że możemy trochę przedłużyć czas na telefony, więc śmiało jeszcze dzwońcie. Mamy w tej chwili 3 linie otwarte. Wracając do rozmowy. Czyli rozumiem, Marcinie, że uważasz, że istnienie Boga, a jakże, tak, mogę sobie przyjąć, możemy przyjąć, ale już przy rozumieniu moralności i idei sprawiedliwości, no to już jakby będę się trzymał tego, co ja uważam. Uważam, że przyjęcie jednego niekoniecznie pociąga za sobą przyjęcie drugiego. Jeśli ja przyjmuję istnienie Boga, to nie musi to oznaczać, że się z tym Bogiem zgadzam. Bóg sam mówi, że mam wolną wolę i mogę wybrać, czy podążać za Nim, czy nie podążać za Nim. I na podstawie swoich korzystając z tej wolnej woli nadanej mi przez Boga, którego przyjąłem, mogę wybrać, żeby za Nim nie podążać, bo na przykład się z Nim nie zgadzam, prawda? Mhm. Dobra, rozumiem. Chyba już powoli łapię, co miałeś na myśli. Czyli powiedzmy, że założyłeś istnienie Boga. I teraz jak mógłbyś powiedzieć mi tak w 3-4 słowach albo punktach, co ten Bóg, jakie ten Bóg ma predykaty, jak go można scharakteryzować? Jeśli chodzi o Boga chrześcijańskiego, no to jest to Bóg wszechwiedzący, wszechmogący i wszechobecny. Wydaje mi się, że to są takie największe filary Boga chrześcijańskiego. No poza tym stworzył wszechświat, więc... Okej. Okay. Ty zakładasz, że mamy przy tym założeniu półtora godzinnym, ty zakładasz, że jest opcja, w sensie, inaczej, czy on się jakoś z nami kontaktuje, czy przekazuje nam jakąś swoją wolę, wiedzę, czy cokolwiek innego? Uważam, że gdyby to robił i gdyby tłumaczył nam swoje prawa zamiast podawać je do wierzenia przy pomocy moim zdaniem dość kiepskich pośredników, to wtedy byłby wart zainteresowania. Bo też zauważ, Damianie, taką jedną sprawę, że Bóg, zwłaszcza w Starym Testamencie, bardzo rzadko argumentuje za swoimi prawami. Co więcej, my nie jesteśmy nawet pewni, czy to On je spisał. Bo nie masz pewności, tylko masz zapewnienie od człowieka, który twierdzi, że został natchniony przez Boga. A ja bym tutaj, nawet gdyby to byli wiarygodni świadkowie, czy w jakiś sposób byłoby to bezpośrednio do mnie przekazane, to mimo wszystko samo to, że jest to bezpośrednio od Boga, by jeszcze dla mnie nic nie znaczyło. Sprawdzałbym jednak jakość tych słów mimo wszystko. Argumentację przede wszystkim trzeba sprawdzić, bo Bóg, który, nawet jeśli mamy jakiś autorytet nieskończony, no to ten autorytet i tak nie jest zwolniony z podawania argumentów. I na jednym ze swoich filmów, na pierwszym, podawałem przykład, w którym dyskutują fizyk oraz Arystoteles na temat grawitacji. I Arystoteles oczywiście stwierdza za swoją myślą, że spadanie przedmiotów jest związane z naturą przedmiotu, to znaczy, że naturalnym położeniem kamienia jest ziemia, więc on sobie spada na ziemię i jest to wyjaśnienie jak najbardziej spójne. Po czym fizyk mówi, że za to wszystko odpowiada grawitacja i okej, może on mieć rację,
ale przez to, że nie podał argumentów, to raczej ciężko nam sobie wyobrazić, żeby Arystoteles zmienił zdanie, bo nie ma jak się dowiedzieć o tym, że fizyk ma rację, mimo że jest autorytetem w dziedzinie. Rozumiem. Rozumiem, to trochę inną stronę niż chciałem, ale podoba mi się ta strona, w którą idzie. I tak jeszcze dopowiadając do tego, co powiedział Marcin, i to, że fizyk stwierdzi, że jest autorytetem, pokaże mu doktorat temu Arystotelesowi czy cokolwiek, to też o niczym nie świadczy. Nadal musi udowodnić to, że zasługuje na to, żeby być tym autorytetem. Tak, sam fakt bycia autorytetem nie pociąga za sobą racji za czymkolwiek. To, co miałem na myśli, że sam fakt udowodnienia, znaczy stwierdzenia tego, że ja jestem autorytetem, nie sprawia, że jesteś tym autorytetem. W tą stronę. Okej. Okay. Dobra, bo okej, tylko nie wiem, czy się dobrze rozumiemy. Rozumiem, że zakładając, że na czas trwania programu, że Bóg chrześcijański istnieje, jest wszechwiedzący, jest dobry, stworzył świat. Czy jest dobry i wszechwiedzący i sprawiedliwy, to jest to, co rozważamy. Zakładamy tylko na potrzeby programu, że istnieje. Jest jedyne, co zakładamy. Znaczy, z tego, co zrozumiałem... I rozważamy na podstawie jego słów, czy ma inne te cechy, o których mówisz? Moment, bo teraz się pogubiłem. Spytałem Marcina, czy zakłada, że Bóg istnieje. Tak, spytałem się, co według niego znaczy Bóg. On powiedział, że on zakłada, że chrześcijański, czyli taki, który jest. Wszechwiedzący, stworzył świat, jest dobry i coś tam jeszcze padło. Nie powiedziałem, że jest dobry, ja że jest wszechwiedzący, wami, że jest potężny. Że jest wszechwiedzący i wszechmogący i wszechobecny. Nie powiedziałem, że jest dobry. To jest właśnie to, co roztrząsamy. Same cechy Boga chrześcijańskiego. To dobra, to nie chcę wkładać nic w twoje usta, co nie powiedziałeś. Dobra. Czy według ciebie Biblia jest słowem czy przekazem takiego Boga do nas? Pytasz się mnie jako ateisty, czy mnie, który zakłada, że Bóg istnieje? Pytam się ciebie, który zakłada, że Bóg istnieje. Okej, okay, więc uznając, że Biblia jest Słowem Bożym, uważam, że w Biblii nie ma wystarczająco dużo dowodów, aby stwierdzić, że Bóg faktycznie jest dobry, przynajmniej na podstawie tego, jak my rozumiemy dobro. A jeśli nawet Bóg jest dobrem i stworzył samo pojęcie dobra, to moim zdaniem lepsze jest zło. A ja bym poszedł krok dalej. Nawet zakładając, że Bóg istnieje, to zakładam również, że ludzie, którzy spisywali jego słowo, mieli gruby interes w tym, że spisać je tak, a nie inaczej. I nawet jeżeli Bóg przekazał im bezpośrednio swoje słowa, to niekoniecznie w treści muszą być one zawarte. Jest to prawda. Możemy podyskutować również na ten temat. No chociaż to wiesz, zależy, bo to są dwa różne tematy, nie? I jakby nie chciałbym ciągnąć dwóch naraz. Bo to się idzie pogubić. Jeszcze ja, o ile bym sobie to rozdzielił, to bym się nie pogubił, ale myślę, że zarówno wy, jak i odbierając moje słowa, jak i widzowie, no mogliby się pogubić, kiedy do kogo mówię. No tak, warto mieć tablicę, rozpisywać punkty i wtedy by było łatwiej. Tak. Skupiłbym się na jednym temacie. I teraz trochę zostałem wybity z rytmu. Czyli no zakładamy, że Biblia to jest to może... Boże, tak, żeby uprościć temat. No potrzeba. Dobra, Marcinie, czy zgadzasz się z tym, co powiedział Adrian, jeżeli nie mylę imion? Tak, zgadzam się. Czy zakładasz przy okazji, że Biblia... Okej, okay, dobra. Dobra. To skoro Bóg jest wszechwiedzący i przekazał na pewne słowa, to ja widzę dwie opcje. Albo chce nam je przekazać i mówi to, co jest prawdziwe, czyli na przykład, jeżeli twierdzi, że coś jest dobre, sprawiedliwe i tak dalej, no to jakby zakładając, że ktoś jest ponad nas, wie wszystko, to jest bardzo mocne założenie. Mhm. Dziękuję, że mi otwierałeś i je przyjąłeś. Mhm. Czy nie jest racjonalnym przyjąć? Oczywiście jest opcja, że ten byt nas okłamuje. To są właśnie dwie opcje. Albo nas okłamuje, albo mówi prawdę. Są trzy opcje. Albo nas okłamuje, albo mówi prawdę, albo jego słowo nie zostało spisane dokładnie przez ludzi, którzy je spisywali.
Znaczy, ale Marcinie, założyliśmy, że Biblia mówi prawdę. Było to założenie, więc dobra. Trzecia opcja odpadła, żeby uprościć argument. Albo nas okłamuje, albo mówi prawdę, okej. Tak, to było moje pytanie. Okej, czyli rozumiem, że według was Bóg nas okłamuje. Niekoniecznie. Może mówić prawdę, a być zły. Nie zakładaliśmy, że jest dobry. Wie wszystko i wie, że jeżeli nam powie to, no to będziemy na przykład cierpieć. I sprawia mu to radość, że my cierpimy. Też jest taka opcja. Nie musi nas okłamywać, może mieć interes w tym, że mówiąc nam prawdę, prowadzić do nieprzyjemności dla nas. Zły według standardów tego, kto je ustala. Znaczy, zły według subiektywnej oceny ludzi. Tak. Znaczy, bo dla niego samego może to być najlepsze dobro. Pojęcia dobro i zło to są po prostu definicje określające pewne rzeczy, więc nawet jeśli założymy, że Bóg jest dobrem, to znaczy, tak jak głosi doktryna katolicka, że Bóg jest dobrem, że on reprezentuje dobro, to nic nie stoi na przeszkodzie, aby człowiek, który ma wolną wolę, uznał, że w takim razie antagonizm dobra, czyli zło, jest lepsze od tego dobra. Tak, jak najbardziej się zgadzam. Dobra, bardzo dużo wątków. Chciałbym się skupić na jednym, bo to mimo wszystko uważam, że poruszyliśmy bardzo wiele tematów. Reasumując. Ustalamy, że Bóg jest, w sensie zakładamy to. Zakładamy, że przekazuje nam coś w swoim piśmie. I Marcin, czytając to pismo, ja wyciągnąłem taki wniosek. Jeżeli Marcin ma inny z tego, co przeczytał i powiedział, niech mnie poprawi. Wyciągamy wniosek, że Bóg jest niesprawiedliwy. To nie warto takiego Boga wierzyć. A, okej. Nie wyciągnąłem takiego wniosku. Znaczy, dobra, Marcinie, pytam wprost w takim razie. Jaki cel miało twoje wystąpienie na początku? Jaką tezę chciałeś przekazać, w czym się podzielić? Oczywiście skłonienie do refleksji. Tak jak na samym początku zaznaczyłem, w swoim wystąpieniu chciałem skłonić ludzi do refleksji na temat pojęcia sprawiedliwości. Nie specjalnie podkreśliłem, że nie stawiam w swoim wystąpieniu żadnej tezy. Na przykład Bóg nie jest sprawiedliwy, ponieważ opcje są różne. Jeśli przyjmiemy, że Bóg jest sprawiedliwością, tak samo jak jest dobrem, to możemy uznać, że ta sprawiedliwość jest lepsza od niesprawiedliwości, albo przyjąć, że niesprawiedliwość jest lepsza od sprawiedliwości, a z drugiej strony można też próbować analizować cechy sprawiedliwości, które są podane w chrześcijaństwie i z tego punktu argumentować, że Bóg jest niesprawiedliwy. Ja nie zająłem żadnego z tych stanowisk. Okej. Pominę fakt, że wybrałeś dość kontrowersyjny fragment, który budzi wiele emocji, sprzeciwu i ogólnie poruszenia. Dobra, to pomijam, tak jak mówię, tylko zaznaczam. Już niech każdy sobie z tą moją myślą zrobi, co chce. Natomiast ja chciałbym trochę pogłębić swoją refleksję. Skoro mamy przed sobą, jak zakładamy, Boga Wszechwiedzącego, potężnego, który stworzył ten świat według takich zasad, jakie ma ochotę, to czy nie warto najpierw się zastanowić nad tym, co powinniśmy uważać za sprawiedliwe, bo ja mam wrażenie, że chciałbyś, żebyśmy się ograniczyli do swojej subiektywnej oceny sprawiedliwości. To jest trochę jednak zniekształcona przez nasze doświadczenia, kulturę, no przez wszystko. Ogół doświadczeń. Tak. Generalnie jako nihilista uważam, że subiektywna ocena rzeczywistości to jest jedyna ocena, do jakiej mamy dostęp. No, tylko ja tu też bym z nihilistycznej perspektywy wychodząc powiedział tak, oczywiście, że subiektywna ocena to jest jedyna, do której mamy dostęp, ale mamy też dostęp do subiektywnych ocen innych osób i warto było to trochę uśrednić. Jasne. Tylko jeszcze się odniosę do Marcina, że zanim wypadnie. Marcinie, troszkę bym wymagał od ciebie, przepraszam, ale jednak bym wymagał konsekwencji, albo zakładamy, że istnieje,
pewien Bóg, albo wchodzimy w rzeczywistość, w której stwierdzasz, że no właściwie nie wiem, ja nie mam podstaw zupełnie, żeby zakładać, więc nie zakładam. Bo wtedy rozmawiam na dwóch różnych płaszczyznach. Damianie, ja założyłem na samym początku, że istnieje Bóg i założyłem te cechy, które wymieniłem, bo to są cechy jakby niezbędne do istnienia Boga, ale nie założyliśmy żadnych innych jego cech, na przykład właśnie dobroci, sprawiedliwości. To są cechy, które poddajemy dyskusji. Jasne. No to ja się pytam, czy ktoś, kto jest wszechwiedzący, potężny, stworzył ten świat, nie ma, czy to też jest kwestia wielogodzinnej rozmowy nad tym, jak powinniśmy upatrywać moralności. W sensie, gdzie powinniśmy upatrywać źródła moralności i tak dalej, no bo na pewno nie w świecie. Znaczy na pewno, no to też kwestia dyskusji, nie? Natomiast ja bym jej nie upatrywał raczej w tym, co doświadczamy, widzimy i opisujemy. Raczej bym patrzył gdzie indziej. Natomiast ograniczenie się do tego powiedzenie, że ja jestem nihilistą, więc według mnie jest subiektywna, przy założeniu, że istnieje pewien Bóg, który mógł ją jak najbardziej ustalić autorytatywnie i obiektywnie, jest niekonsekwentne. O to mi chodzi. Tylko, wiesz, ciężko też sobie wyobrazić chrześcijański nihilizm, więc żeby zachować konsekwencje, wyobrażając sobie, że na te półtorej godziny przestaje być ateistą, to na te półtorej godziny również przestaje być nihilistą. Aczkolwiek wspomniałem o nihilizmie, dlatego, że spytałeś się mnie, czy... zasugerowałeś, że ograniczam się do subiektywnej oceny i odpowiedziałem ci jako wstawkę, że z nihilistycznej perspektywy subiektywna ocena to jedyna, do jakiej mamy dostęp. A ja bym ci, Damianie, zadał jedno pytanie pomocnicze, że tak powiem. Na jakiej podstawie wnosisz, że wszechmogący stworzyciel świata musi stworzyć również sprawiedliwość? Mógł stworzyć tylko świat. A zasady, jakie nim działają, to po prostu zasady, które nim działają, które wyszły przypadkiem, czy jako skutek uboczny. Co znaczy przypadkiem? W ogóle nie rozważać takiej kategorii, tak? Ja przypadek rozumiem jako efekt... jeżeli... Dobra. No to ja skutek przypadek, uboczny, rozumiem, nie przypadek. Coś, co się zdarzyło... Co się nazewnictwo jest to mało istotne, chodzi o genezę. Przypadkowo, czy jako skutek uboczny, może się pojawić coś, co czego my się nie spodziewaliśmy, albo czego w ogóle nie braliśmy pod uwagę. To jest przypadek, tylko że to wynika z ograniczenia naszej wiedzy. Natomiast jeżeli mówimy o bycie wszechmocnym, to tutaj kategoria przypadku bardzo mi się wykształca. Nie wiem, co miałoby to w ogóle znaczyć. To jest kolejna kwestia na kolejne kilka ciekawych godzin. Jest już kolejny wątek. Tak patrzę na zegarek, że już powoli będziemy musieli kończyć, bo mamy też ogłoszenia jeszcze na koniec. Czy mogę zadać, jedno pytanie, bo bardzo mnie to ciekawi. Dobra, zadaj pytanie, jeśli odniesiemy po telefonie i będziemy kończyć powoli. Tak, tylko ja cię poinformuję, Damianie, że ja zapamiętam, gdzie skończyliśmy tę rozmowę. Jeśli zadzwonisz do nas za tydzień, to bardzo chętnie będę ją kontynuował. Super, cieszę się. Pytanie. Obydwoje, jeżeli się nie mylę, zadeklarowaliście się jako nihiliści. Chciałbym się po prostu dowiedzieć, co to według was znaczy, nihilizm. To po prostu bym cię odesłał na mój kanał, gdzie tłumaczę to przez kilkadziesiąt minut, bo w kilka sekund ci tego nie wyjaśnię. Tak, to kilkusekundowo trzy filary nihilizmu. Nic nie można wiedzieć, nic nie jest... Jak to było? Adrian, pomógłbyś mi, nic nie można wiedzieć, nic... Zawsze mam z tym problem, żeby to z pamięci wymienić. Przepraszam bardzo. No chodzi o to, że jest, że generalnie nihilizm epistemologiczny, że nic nie można wiedzieć. Że nic nie jest prawdziwe. Nihilizm ontologiczny, czyli nic nie istnieje w sposób pewny przynajmniej. A trzeci? No to nihilizm moralny, że wszystkie oceny są subiektywne, ale to wynika jedno z drugiego generalnie. Dobra, Damianie, dzięki serdeczne za rozmowę. Musimy niestety już zakończyć, to będzie ostatni telefon w dniu dzisiejszym. Jeżeli chodzi o pytania z czatu, dzięki serdeczne za to, że je zadawaliście.
Niestety no, czas nas goni, tu była decyzja ekipy, żeby przedłużyć telefony, bo mieliśmy bardzo, bardzo duże zainteresowanie, wyjątkowo wielkie, za co serdeczne dzięki dla Was, dzwoniących. I tu tak na koniec mam kilka ogłoszeń końcowych. Tak, przede wszystkim no, kwestia tego, o czym już wspomniałem, naszej ekipy, bo mimo że nasza ekipa, za co serdeczne im dzięki, bardzo prężnie sobie radzi, no to niemniej jednak nie są to ludzie niezastąpieni i no, czasami oni też by chcieli odpocząć i potrzebujemy wsparcia od Was w kilku dziedzinach w kwestii ekipy właśnie. Pierwszym ze stanowisk, do którego poszukiwalibyśmy współpracowników, jest to stanowisko realizatora, czyli kogoś, kto odpowiada za to, jak nasz odcinek wygląda. Druga sytuacja, no to jest osoba, która odbierałaby zakulisowo telefony od dzwoniących i przekierowywała ich na odpowiednie linie i włączała też te linie nam na antenę. Oczywiście wszelkie szczegóły na ten temat otrzymacie w mailu zwrotnym, jeżeli napiszecie do nas w kwestii rekrutacji. Jeszcze mamy jeszcze takie stanowisko jak producent odcinka. Tutaj więcej szczegółów, o co chodzi w tym stanowisku, właśnie głównie na mailu, a tak w skrócie mówiąc, jest to osoba, która odpowiada za organizację odcinka, kto za co odpowiada, jaka jest kolejność, że tak powiem, punktów, nadzoruje cały odcinek. Jeżeli nie jesteście w stanie lub z jakiegoś powodu uważacie, że wolicie nas wspierać, no nie osobowo, możecie również oczywiście odwiedzić nasz profil na Patronite, www.patronite.pl/stacjaateizm i wesprzeć nas ewentualnie w ten sposób, to też dużo pomaga. Zapraszam też na nasz profil na Facebooku, na nasz fanpage, na grupę dyskusyjną Stacja Ateizm, na stronę www.stacja-ateizm.pl. Możecie również posłuchać nas w formie podcastu. Jesteśmy obecni na Spotify, na Google Podcast i innych mediach tego typu. Oczywiście odcinek będzie też dostępny jak najbardziej na YouTubie. To nie to, że jesteśmy tylko na tych mediach społecznościowych. I tak na koniec no, chciałbym nawiązać do tego, o czym mówiłem na początku, czyli opowiedzieć Wam w trzech słowach, jak zakończyło się to moje śledztwo dziennikarskie dotyczące kwestii, o której obiecałem Wam, że wspomnę. No to tak, jeżeli chodzi o notkę prasową, no to z oficjalnych źródeł dowiemy się mniej więcej tego, że 11 listopada, w nocy z 11 na 12 2021 roku, od uderzenia tępym narzędziem w głowę zmarł ksiądz. No i tam wymieniony, jaki to był ksiądz i że policja prowadzi śledztwo w tej sprawie i tyle. Natomiast mi udało się dotrzeć do parafian z parafii księdza, osób, które były między innymi na pogrzebie i ustalić pewne szczegóły. I jeżeli chodzi o to, co się wydarzyło, no to pierwszy fakt, pierwsze podejrzenie, jakie padło, no to było na pewnego człowieka, w którego domu znaleziono młotek, nie jak tu raport wskazuje tępe narzędzie, tylko konkretnie młotek, i zakrwawioną bluzę, ale okazało się, że to było fałszywe oskarżenie, ponieważ tego wieczoru w Parku Siedleckim ksiądz miał spotkać się z pewną kobietą, która oskarżyła swojego konkubenta o zabójstwo tego księdza, rzekomo jako osobę, która wykryła ich romans. No niestety okazało się, że ten wątek no, nie jest poprawny, człowiek miał alibi, więc oskarżenie padło na tą dziewczynę. No i w toku śledztwa okazało się, że ta dziewczyna miała związek z tym księdzem, ale wiele, wiele lat temu była przez niego po prostu molestowana jako mała dziewczynka. I tyle zdołałem ustalić, jakie z tego wyciągnięcie wnioski to już jest, że tak powiem, no, kwestia waszych wniosków. Ja tylko przekazuję, co udało mi się ustalić. A tymczasem Marcin miałby kilka słów podsumowania.
Tak. Więc podsumowując, bardzo wam dziękuję za wszystkie dzisiejsze telefony. Naprawdę nie spodziewałem się, że na moim pierwszym występie w stacji już będę miał okazję z tyloma ludźmi porozmawiać. Bardzo wszystkim wam dziękuję. A propos dzisiaj, myślę, że przeprowadziliśmy naprawdę wiele interesujących dyskusji, zwłaszcza z Damianem. Cały czas na Damiana patrzę, zapamiętałem, dotrzymałem obietnicy i zapamiętałem, gdzie skończyliśmy. Za tydzień również mam nadzieję, że będziemy mieli okazję porozmawiać. Na koniec chciałbym tylko wspomnieć, że eksperyment, który zaplanowałem, ten z założeniem istnienia Boga, nie musi trwać tylko przez półtorej godziny nadawania stacji Ateizm. Możecie go powtarzać kiedykolwiek tylko chcecie. Za każdym razem, kiedy roztrząsacie jakieś zagadnienia związane z wiarą, polecam wam przyjąć to przed założeniem, aby lepiej wejść w buty osoby, która faktycznie wierzy. To pozwoli wam lepiej zrozumieć jej pobudki, jej motywy oraz jej sposób rozumowania. Tymczasem co? Ja byłem Faust, wy byliście wy. Żegnam się już z wami. Do zobaczenia i pamiętajcie, czytajcie, studiujcie, odkrywajcie.